ówczesny powiada bardzo pesymistyczne i groźne słowa. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Symbolicznym końcem tego Królestwa była rozdarta zasada świątyń i zburzenie Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie oraz całkowite zniszczenie świątyni jerozolimskiej, tak żeby nie został z niej kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Pozostała jedynie ściana, przy której płaczą po dziś dzień Żydzi. Dar Królestwa Bożego został powierzony innym narodom. Tu myślimy o Kościele. O Kościele zbudowanym na kamieniu odrzuconym, który stał się łowicą pęka. I po dzień dzisiejszy, głosząc Ewangelię Jezusa Chrystusa, pełni swoją uniwersalną misję. Idźcie i głoście. I głosi Słowo Boże, mówi o tym Słowie, że jest światłem. Wszystkie te myśli, które wypowiedziałem, przenosimy dzisiaj w kontekst, który wyznacza inauguracja tego roku akademickiego. I próbujmy odnaleźć pewne punkty styczne, punkty wspólne. Posiłkując się jak zawsze umowną analogią, podobieństwem, można powiedzieć, że współczesna wiedza jest w pewnym sensie winnicą. A społeczność akademicka, porodnicy, którym bogactwo wiedzy zostało przekazane w depozyt, nie po to, aby go konserwować, lecz pomnażać, rozwijać, dokładać kolejną cegiełkę pracy naukowej do budowy dla dziedzictwa wiedzy i mądrości całej ludzkości. Przypowieść o winnicy i robotnikach każe nam myśleć najpierw o codziennej, żmudnej pracy naukowej i dydaktycznej, której nie ma łatwych dróg i tym bardziej łatwych rozwiązań. Wiedzy i umiejętności łączenia jej fragmentów w spójny system łatwo się nie osiąga. Nie osiąga się łatwo oglądu całości. Trzeba do tego dochodzić nieraz bardzo małymi krokami, pozornym, codziennym wysiłkiem. Pociągające w tym wszystkim jest to, że dąży się do poznania prawdy, tej prawdy ludzkiej, naukowej, a w naszym przypadku tej prawdy, którą piszemy z dużej litery. I próbujemy się do niej zbliżać, a to już rodzi radość i przynosi owoce także w sferze naszych postaw. Kiedy zbliżamy się do osobowej prawdy, my, ludzie wiary, my chrześcijanie. Przypowieść o winnicy i zachowaniu robotników jest dla nas także ostrzeżeniem. Dziedzictwo wiedzy jest nam zadane, jest darem, który ma być przekazywany, proklamowany z profesorskich katedr, z kart publikacji naukowych, aby służył integralnemu rozwojowi tego samego człowieka, naukowca, studenta, jak i dobru wspólnemu społeczeństwa i narodu. Myśląc o tym integralnym rozwoju i dobru wspólnym, nie sposób nie zauważyć postępującego braku szacunku wobec nauk humanistycznych, wobec filozofii zwłaszcza.
restaurant.